Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Jest to materiał dotyczący polskiego kursu Blendera, a jego część poświęcona akurat zaznaczaniu. Właśnie teraz jest do omówienia. A więc dzisiaj operacja Select. Select jest to zaznaczanie. Chciałem pokazać, jak można zaznaczać obiekty i jak robić to masowo na przykład. W tym celu dodam sobie do sceny Cuba, dodam sobie także sferę i dodam także małpkę, która jest maskotką Blendera. Rozsunę te obiekty i teraz można będzie pokazać, w jaki sposób można je zaznaczać. Otóż, podstawowy tryb zaznaczania, o którym pewnie już wiemy, to jest prawe kliknięcie. A więc klikam prawym klawiszem na obiekt, aby ten obiekt zaznaczyć. Wtedy zaznaczam jeden obiekt. Jeżeli wcześniej istniało jakieś zaznaczenie, kliknięcie na obiekt prawym klawiszem bez żadnych dodatkowych klawiszy na klawiaturze wciśniętych odznacza obiekt. Teraz, aby zaznaczyć dwa obiekty lub więcej, naciskam Shift i wtedy wykonuję prawe kliknięcie. Mogę w ten sposób zaznaczyć więcej niż jeden obiekt. Klawisz A zaznacza lub odznacza wszystkie obiekty. Jest to najczęściej wykorzystywany klawisz przy zaznaczeniu. Jeżeli mam zaznaczone obiekty, to w tym zaznaczeniu jeden z obiektów jest zawsze obiektem aktywnym. Kliknięcie z Shiftem i prawym klawiszem pozwala zmienić aktywny obiekt w zaznaczeniu. Ma to znaczenie w przypadku nadawania materiałów lub zmieniania właściwości obiektów. Obiekt aktywny często jako jedyny w zaznaczeniu będzie takie zmiany wprowadzał. Oprócz tego możemy również odznaczać wszystkie obiekty poprzez ich kliknięcie prawym klawiszem. A więc, jeżeli mam zaznaczone dwa obiekty, to klikam prawym klawiszem z Shiftem na obiekt, który nie jest aktywny. Wtedy ten obiekt staje się obiektem aktywnym i ponowne kliknięcie prawym klawiszem z Shiftem odznacza ten obiekt. Każdy obiekt zaznaczony, jeżeli jest obiektem aktywnym, wymaga tylko jednego prawego kliknięcia, aby się odznaczył. Istnieją również specjalne tryby ułatwiające zaznaczanie wielu obiektów. W tym celu zrobię sobie kopię tych obiektów, które mam na ekranie, żeby ich było więcej. I teraz można użyć tak zwanego trybu zaznaczania prostokątnego, zwanego także Box Selectem. Box Select włącza się klawiszem B i wtedy mysz zamienia się na wskaźnik włosowy, którym muszę obrysować obiekty, które chcę zaznaczyć. Ważne jest, że nie muszę obrysowywać obiektów w całości. Mogę obrysować jedynie fragment obiektu, a i tak zostanie on zaznaczony. Tak samo działa to dla wielu obiektów. Ma to znaczenie wtedy, kiedy obiekty się przesłaniają i nie mogę dokładnie ich obrysować. Na przykład tak jak w tej sytuacji, mogę zaznaczyć jedynie kule, rysując wąski prostokąt na nich. Oprócz tego, że istnieje taki tryb jak Box Select, istnieje również sposób odznaczania obiektów za pomocą Box Select. Jeżeli mam zaznaczone wszystkie, wtedy używam tego trybu po to, aby odznaczyć obiekty, wciskając nie lewy, ale środkowy klawisz myszy. Podobnie jak poprzednio, rysuję prostokąt, ale wtedy obiekty zostaną odznaczone. Jeszcze innym trybem jest tryb zaznaczania tzw. Circular Select, czyli zaznaczanie okrągłe. Po naciśnięciu klawisza C, kursor myszy zamienia się w kółko, którym mogę lewym klawiszem rysować zaznaczone obiekty. Wtedy jednak muszę przeciągnąć mysz przez środek obiektu, ponieważ zaznaczanie samej siatki nic nie daje. Dopiero środek obiektu zaznacza obiekt. Kręcąc kółkiem myszy, mogę zmieniać promień swojego zaznaczenia i w ten sposób dość szybko zaznaczyć całą scenę w razie potrzeby. Z tego trybu, podobnie jak z trybu Box Select, wychodzę klawiszem Escape. Zaznaczenie pozostaje natomiast bez zmian. Oprócz tych trybów mamy również menu Select, które znajduje się na panelu na dole. I to menu może być używane do wspomagania zaznaczania. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze kilka opcji. Na przykład możemy zaznaczyć odwrotność tego, co jest zaznaczone, a więc wszystkie obiekty zaznaczone odznaczyć, a niezaznaczone zaznaczyć. W tym celu wybieram opcję Inverse, wskazywaną także jako skrót Ctrl-I. Oprócz tego możemy również zaznaczyć obiekty losowo. Zaznaczenie losowe obiektów powoduje, że czasami się tak, żeby niektóre z nich będą odznaczały. Możemy również zaznaczyć obiekty według ich typu, wybierając sobie obiekty takie jak na przykład mesh. W tym momencie na scenie mam wyłącznie mesze, ale gdybym miał tutaj wstawiono jeszcze jakieś krzywe na przykład tego typu, ewentualnie lampy, takie jak ta lampa, ewentualnie kamerę, w tym momencie mogę zaznaczyć każdy z tych obiektów według jego typu, na przykład tylko lampy, ewentualnie kamery i tak dalej. Istnieje również coś takiego jak zaznaczanie obiektów, które mogą być zgrupowane. O tym na razie nie będę mówił,
oraz połączone, np. pochodzące obiekty z innych plików, ewentualnie dołączone do obiektu naszego. To wtedy chodzi o materiały, np. tekstury i inne rzeczy. Możemy również wybrać sobie wzorzec, według którego będziemy zaznaczać. Standardowo wzorzec równy gwiazdce oznacza, że zaznaczamy wszystkie obiekty. Ale możemy tutaj wpisać na przykład coś takiego jak cube i w tym momencie dać gwiazdkę po to, aby reszta obiektów zaznaczyła się automatycznie, gdyby te cube miały różne nazwy. Po wciśnięciu Enter zaznaczam same cube. Oczywiście na temat zaznaczenia można powiedzieć jeszcze trochę więcej, ponieważ możemy zaznaczać na przykład mirrorując zaznaczenie, ewentualnie według warstw. Warstwy to jest ten obszar, ale na tym na razie poprzestanę. Dziękuję za uwagę.